ty stary, wytłumaczysz mi, czego znowu szukamy w sklepie budowlanym? Muszę znaleźć jakieś materiały. Materiały, które będą przypominać mnie. Przypominać ciebie. To znaczy inaczej. No to chyba dobrze, wiesz, szukamy. Ale jesteś zabawny. Chodzi po prostu o to, że będziemy musieli stworzyć manekina, który będzie przypominać budowę mojego ciała. Budowę twojego ciała, dobra. I ubrać go w rzeczy, bo dzisiaj zamiast na szurze. Aha, to dzisiaj ty tracisz życie. Dobra, okej, no domyśliłem się już. Proszę życie i że wieszam się. No to znaczy, no to będzie troszeczkę trudne do wykonania, żeby coś takiego stworzyć ogólnie, nie? Czemu, stary? Manekina, no manekina znaleźć teraz. Z daleka wyglądać tak, no wiesz, manekin poleci z balkonu na sznurze, musimy po pierwsze kupić sznur. Manekin poleci na sznurze z balkonu, ubrany w moje rzeczy. Wiesz, nie będą widzieli z daleka. W sumie no tak, tam weźmiemy taśmę, jakoś zwiążemy buty do tego jeszcze. Będzie widać po prostu, że ktoś wisi. No tak. No w sumie. No to co, potrzebujemy jakieś szczotki, kije i to po prostu przyczepi. No, szczotkę weźmiemy jakoś, przyczepimy do tego taśmą ubrania. Myślisz, że tak to trzeba rozwiązać? No co innego. Mi się wydaje, że bardziej tylko to musi runąć z podobną prędkością, rozumiesz, o co chodzi? No dobra, no, zaraz coś wykombinujemy. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Zrobienia filmików na terenie tego obiektu. Ale dlaczego? No dlatego, że nie można, pan jeszcze się porusza bez maski, a jesteśmy, no niestety, w pandemii. Okej, okay. Jeżeli jesteś na kanale, taki sam przedmiot, wszyscy taki mieliśmy, mamy policzki. To co? No to będziemy się chyba za chwilę. Ale proszę pana, ja bardzo pana proszę o założenie. Okej. Co, widzimy się za chwilę? Tak, widzimy się za chwilę. No chyba dwa takie kije, wydaje mi się, że dwa, nie? Jeden na wysokość, drugi na ręce. No ale pamiętaj, że wysokość jest równa twojej rozpiętości rąk. Mniej więcej, tak jak weźmiesz tak ręce, nie? No dobra, to w ręce, no najlepiej wziąć dwa. Trzy nogi. No to trzy. No i dobra, i trzeba czymś to obwinąć, na pewno. No to z czym to obwiniemy? Jakąś taśmą. Reklamówki, taśmy. Albo taśmą dwustronną, żeby od środka jeszcze trzymało. I od środka nawet, no już jedną kurtkę poświęcić, trudno. Masz tego dużo i tak. Kurtkę mam poświęcić. No poświęcisz kurtkę, no trudno, od środka ją odwiniemy taśmą. No później i tak tego nie wyciągniesz. Dwustronną. No tak, żeby to się trzymało. It's make a fucking sense. Jakąś piłkę kupujemy na głowę, czy coś? Arbuza? A nie balon? To w sumie jest też pomysł. Taśma dwustronna, extra strong, wypadałoby jeszcze rękawiczki. Ty no stary, ja ci powiem, tak wiesz, teraz troszeczkę odbiegając od tematu, to fajnie by się nadawał do reklamy takiej, wiesz, sklepu budowlanego. pasuje ci właśnie tak teraz taśma extra strong. Dobrze jest. A czego jeszcze szukamy? Rękawiczek, żeby od tyłu, jak będę wisieć, znaczy ja będę wisieć, manekin będzie wisieć, no. To żeby myśleli, że to naprawdę ja wiszę. Okej. To musi naprawdę przypominać. No tak, żeby sobie coś tam wisiało, jakieś rączki luźne. No tak. Dobra, okej. Może leci stąd. No dobra, to co mamy? Lina, na której zawiszę manekin. Ja musiałem do wanny wchodzić, a ty nie możesz zawisnąć na linię na chwilę? Ja musiałem być w wannie pod... No dobra, może nie pod prądem, ale musiałem tam wytrzymać. A ty nie możesz zawisnąć na chwilę na linię? No ja tego nie skomentuję, Adam. Taśmy klejące dwustronne, drucik, żeby przymocować buty, rękawiczki, myślę, że te rękawiczki łykną, że mam rękawiczki. Ja myślę, ubrane. Że łykną, że takie nosisz na co dzień, bo ty często... To muszę w nich chodzić. Jak idziesz w ogrodzie pracować, to takie nosisz, więc jest okej, oni łykną na pewno. Ja nigdy w ogrodzie nie pracuję, Adam. Dobra, nie udawaj już, przecież ostatnio wyrywałeś chwasty. Dobra, tu masz dalej, no, tutaj te deski. Deseczki są okej. No i deski, no ale co z rękawicami? Rękawice są nieautentyczne. Muszę w nich chodzić, ale po co? Wcześniej, przed... Stary, ale myślisz, że ktoś po prostu będzie teraz reagował przez to, jakie są rękawice? Czy przez to, że po prostu skoczyłeś przez balkon i wisisz na linie? Ktoś nawet nie zwrócił uwagi na te rękawice. Tak to, okej, spojrzy... Nie, on ma rękawice jakieś inne, taki kapuś się nosi. Mi się wydaje, że tak nie pomyśli. Dobra. Wejdzie czy nie wejdzie? Będzie tam wystawało, no co? Uwaga, zamkniemy. No i widzisz. No. To jest jednak garbusik, tak? No i co? Wydaje mi się, że trzeba będzie jakąś piłę. No faktycznie. Widziałeś, siłą perswazji to ogarnąłeś. To piła nie będzie potrzebna, takie gówno sprzedają w Castorami. Stary, to się łamie. No ale to jest taka łatka, żebyś sobie tylko dało, żeby było ładnie poprzekonnej, czy żebyś sobie, nie wiem, jakiś potek z tego zadawał. Czy ustalić wysokość? Tak, czy mniej więcej w ten sposób? Dotąd, tak? No. Myślisz, że dam radę tak normalnie? Dasz radę normalnie. Jak Jackie Chan? No, dawaj. Dasz radę jeszcze raz, dawaj. No, nie byłbym taki pewny. Spróbuj ty. Spróbuję, no. W tym miejscu, no. Poczekaj, bo ja się spróbuję. Nie w tym miejscu, w tym miejscu? No. No i gdzie? To nie jest to miejsce, stary. Gdzie to było to miejsce? Pokaż się. No patrz, widzisz? Patrz, idealnie na twojej głowie. Widzisz? O, patrz, pokażę kamerą. Patrz. W drugą stronę, no dobra, no nieważne, jest okej. Okay. Chyba, że bardziej w stąd, bardziej tak. No to chyba, że tak, no. Będzie dobrze. Nie. Jest okej, okay, no na centymetry, milimetry już nie będziemy się bawić. No dobra, ale żeby ten manekin nie wyglądał jak jakiś k***a. Będzie dobrze, nie denerwuj się. Nóżki, no to dawaj. Okay, uwaga. Przymierz.
Gdzieś w tym miejscu. No to łam. W tym miejscu. No dobra, no to są ręce. Tu będzie... Tu twój cały, tak? No tak. Tylko musi być chyba bluza z kapturem, nie? Że można było balonika wsadzić. No niekoniecznie balonika. Możemy reklamówki tam powsadzać. Tylko po prostu, żeby było wypełnione. Rozumiesz, co... Ale to po prostu tyłem, i tak będziesz. No tak, no ale musimy czymś przykryć to, rozumiesz? A jak ty chcesz to zrobić, że co, że nagle oni wszyscy będą w salonie, tak, a ty spadniesz? Tak, no. A ja nagle spadnę. Albo ty wyjdziesz po prostu. Już wiszę. Ja wiem, że wiszysz. Już jest po mnie, kurwa. Wiesz, że to będzie znowu przykry prank. No powiem ci szczerze, nawet podobny jesteś. No na pewno. Mocno. Mocno podobny. Buciki dołożymy, tutaj jakaś główeczka, okej, okay, na kapturek, tyłem jesteś. Żeby nikt nie wszedł, bo jak teraz wejdzie ktoś, to będzie przypał. O nie, oni po co oni będą wchodzić? To się idzie. Nie można! Nie teraz! Ale co jest? Teraz nie wchodź na radę. Mówiłem. Od razu. Ale co? Teraz nie chcą ty wchodzić do góry. Przy nigdy nikogo tutaj nie korciło. Widzisz? Nie chcą mi wpuścić do pokoju. Co? Do schowaj to, no. Dobra, zamknięte jest, Adam, już ich nie wejdzie. Dobrze, teraz ostatnie dwie nutki. Powrotem mamy sobotura. Tyle. I co? No i co, trzeba dopasować bluzę, nie? To jest moja ulubiona. Trzeba cię ubrać? Trzeba mnie ubrać. Ja sądziłem, że wiesz, to trwam z tobą do tego wieku, żeby nosił cię ubierać. Psa! Może sam się ubierz. Stary, to po co były nam w ogóle te patyki? To był twój pomysł. Nie, to nie był mój pomysł, co ty to wymyśliłeś? Nie, z patykami to był twój pomysł. To był twój pomysł. Patyki to był twój pomysł, żeby wziąć patyki. No może i tak, ale ty tu powiedziałeś, że patyki jakieś potrzebne, będą jakieś kije. No a kije od szczotki, a po co kije od szczotki? A co to za różnica? Czy kije od szczotki? Dobra, inaczej jesteś pomysłodawcą filmu, to powinieneś go sam zrealizować od początku do końca, tak? Ja ci pomagam, więc proszę mnie nie obwiniać. Kije sobie wymyślił. Dobrze, no to ci tutaj tego kija. No dobrze. W środku Gauzara, którego wybierz, sobie, którego dopasować. Dobra, wiemy, że kije były niepotrzebne. W każdym razie trzeba jakoś połączyć teraz buty. Połączyć mój tułów. To będzie to będzie śmieszne, jak na przykład oni wyjdą, a akurat tułów ci odpadnie. I oni ci odpadną. Siłka tak w ogóle zemdleje. No dobrze, trzeba połączyć ten. No i ręce trzeba zrobić. No mamy rękawiczki to jest tak. Jedna ręka. Powiem ci tak, brakuje tylko dwóch jednej ręki. No i tak jest dobrze odzorowany. Wydaje mi się, że w ciemności chwila po posterek oni będą na mnie zwrócone uwagi, czy to jest idealne. Bardziej się przejmą tym, że to jednak człowiek wisi. Jest lina na szyi, bo to będzie widać. No wiesz, główny punkt, na którym zwrócą swój wzrok, no to będzie lina, nie? I człowiek. Człowiek wisi, a tym bardziej jeszcze kamuś wisi. Ale stary, w moim wzroście, nie? No tak. No bo bym się na pewno wydłużył, nie? Jakbym wisiał. Czyli no i widzisz, sobie... kolegę masz w końcu. Znalazłeś partnera idealnego. No twarz troszeczkę nieciekawa, ale... Ale i tak będzie wisiał tym. Ale mimo wszystko i tak podobny. Twoje buty, tak? No, moje buciki. Dobra, jakby co to wiesz. Nie domyślam się, że powiem w taki sposób. No, zobacz, jak to dobrze wygląda. Weź wystań z tym. Od tyłu. Z tyłu? Bardziej musisz podnieść. No dobra, nie cały, tylko podnieś. No dobra, szczerze? Dobrze, co? Na pierwszy rzut oka bym się nie zorientował. Ja też, jak sobie stanę teraz, to myślę, że stąd z tym. Bach, przedstawiam wam nowego kamusia, który zaraz zabije. Ale mam piękną twarz. No znaczy, kurde, ty ci troszeczkę powiększyliśmy. Widzę, że już mi linę założyłeś. Nie, no może najpierw ukryjmy do garderoby pana Wisielca i zróbmy teatrzyk, co? Sprawdzić już, jak będzie wisiał. Nie, 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 musimy zrobić najpierw teatrzyk, że... Dobra, to kamuś do tego. Do garderoby, szybko. Chodź, do garderoby. Chodź. No cóż, ubijacz, chodź. No. Na to. Wygląda jakby serio teraz, jakby tak... Wiesz, szczegółowy wiesz, nie? Jest o tym. Widzisz, jak ktoś leżał. Nie, chyba nie chcę. Co to jest zmarnowany? Ja nie nagrywam tej idy. Stary, co ty znowu pranka robisz? No nie nagrywam. Dobra, przestań robić prank. Ja tak na poważnie, co dzisiaj nagrywamy? Nic. Stary, znowu pranka robisz, no znowu nie wiem, że kończysz nagrywanie? Nie, nic nie nagrywam. Ale nie masz siły, tak? Po prostu, tak? O to ci chodzi? Nie, nie chcę już nagrywać. No to dobrze, no to my. Ale przecież to jest kiepski youtuber, tam się przejmujecie. Jak on nie nagrywa, to my nagrywamy. Wiesz, jak ty się nie chcesz to począć, to daj mi kamerę, ja zrobię odcinek dla ciebie i wiesz, i ci pomogę po prostu. Ale co ci się stało? Czemu ty taki przymulany jest? Okay, nic mi się nie stało, po prostu życie nie jest takie, jakie powinno być. Życie rozumiemy, że na Dominikanie to wszystko fajnie. Życie tak, nigdy nie będzie takie, jakie powinno być. Jeszcze się to spłaci. Jak to nie? Życie nie jest piękne. Na Dominikanie było piękne. Szare i czarne. Życie jest piękne nawet tutaj, co ty mówisz, stary. Trzeba w najmniejszych rzeczach tam widzieć. Słuchaj, widział Karaiby. Wiedział, co to jest piękne życie. Dobra. Do Polski, do Dobra. Jeszcze może tak.
Jacka Sparkola może jeszcze spotkał na filmie. Ale wszystko siedzi w głowie i piękność tego wszystkiego też siedzi w głowie, więc jeżeli my dla siebie jesteśmy piękni, no to wszystko co jest dookoła. Ale słuchaj, tam rozwiązanie, możemy wszyscy się wybrać na Karaiby i każdy będzie szczęśliwy. To nie chodzi o Karaiby. Chodzi po prostu o to, że ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Myślałem, że rekordam jakieś szczęścia, ale jest 5 dni przed rekordem i wiem, że mi nie da. I nie mam po prostu celu w życiu. Już. Jakie mam mieć cel? Jakie masz cel? Mamy plany, co po tym. Możesz sobie nowe cele obrać. Celem może być, żebyś, nie wiem, żebyś jutro wstał i był zdrowy albo coś. A jak nie chciałbym jutro wstać? O. No to możesz jutro sobie cały ten Netflix sobie. No to jest chyba jeden z Ja też się chujowo czuję psychicznie, też nie mam ochoty na życie. To wam nie tak, co się stało? Może po prostu powiedz mi o swoich problemach, ja ci powiem o moich i wiesz. Nie wiem, nie chcę, nie chcę z wami rozmawiać. Ale dlaczego? Ale co się stało? Coś się stało w rodzinie, coś ten, no porozmawiaj. Nic się w rodzinie nie stało, wszystko w porządku. Jak się nie stało, coś się musiało stać? No powiedz. No właśnie nic się nie stało, po prostu już nie czuję radości. Żadnej. Chociaż ja też nie czuję radości. Słuchaj, możemy... Zróbmy ostatnie te 5, jak mieliśmy taki cel. No i tak naprawdę nie musisz nagrywać dalej. Wiesz, ja też nie czuję. Wiesz o tym. Też już mnie nic nie cieszy i... Jeżeli jak to po prostu wiesz, no to... Skończymy robić, to no? Po prostu i no tyle nie, z YouTube'em. Nie, załamana. Gdzie obłudzę, nie chcę teraz załamana. Nie ma... się znowu w tej głowie uraiło. Słuchaj, wytrwaj jeszcze te 5 dni. Nie masz tego w życiu. A po, z to... jakim celem gadać? Boże, no to już go męczy, patrz ile on jest już w ogóle na YouTubie. Nikt cię do tego już nie zmusza. Przetrwaj jeszcze te 5 dni. Ale powiedz o to chodzi? Chodzi o te YouTube i w ogóle i te sretetete? Ale miałeś tyle czasu przerwy, mogłeś sobie zresetować głowę i w ogóle. I widzisz, może jedynie szczęście, nie masz szczęścia w nagrywaniu, tylko szczęście masz w czymś innym, czyli nie powinieneś nagrywać. A tam się czułeś szczęśliwy? Gdzie byłeś? Też nie. A co ci ja wiem, czemu jest taki smutny. Bo przyjechałeś. To raz, a dwa, że ma... Dobra, dajcie mu może samą chwilę oddać, bądź sobie, a nie wy stoicie nad nim jakiś super. No, odejdę. A jakbyś poszła o mojej pomocy, to wiesz, możesz na mnie liczyć. I co? Wszyscy poszli, co? No czemu ty się tak cieszysz? Śmieję się z tego, po prostu swojego nieszczęścia. Od początku wiesz, że nie przepadałem za tobą, nie? Chyba to jest oczywiste, stary. I przepraszam za to, nie? Ale wiesz, co najchętniej bym zrobił w tej chwili? Co? Rapel na ciebie. Ale że dam ci spokój, bo widzę, że się potykasz. Ale co ty a o co ale jest, on jest smutny, co się z nim nie tam? Ty siedzisz go poniżasz. No, jest nie w porządku. To jest do poniżania, chłopie. Życzę mu jak najgorzej. On ci daje jeść, on ci weźmie na budynek. Ale... Czek, on ci to ufaj. Dzięki temu możesz zarabiać, tak? Chłopie, no to jak on się nie czuje szczęśliwy, blik do mnie. Ja to inwestuję, inwestycja w krypto i lecimy z tym, a nie? Dobra, możecie skończyć i nade mną się nie pastwić? Olej do niego, tak. Ja się do pietka mogę się nad tobą pastwić, jak chcesz. Szmaciarzu. Rafał. No dobra, to co, bierzemy pana kolegę i zrzucamy go z balkonu, znaczy ja go zrzucę, a ty byś musiał wziąć kamerę i jakoś inteligentnie ich sprowadzić do salonu, a w międzyczasie ja go powoli spuszczę. No dobra, ty tylko pamiętaj, żebyś musiał się dobrze schować i dobrze zawiązać, bo mimo wszystko ktoś może przywieźć do góry, żeby cię odwiązać. Weźmiesz kamerę do ręki? No będę z ukrycia ich nagrywał. No dobra. Nie, no będę musiał jadnąć mimo wszystko. Ja pana delikatnego spuszczę po prostu z balkonu, powolutku. A ja wezmę ich do salonu. A ty weźmiesz ich do salonu, bo obejrzecie sobie jakiś film czy cokolwiek innego. Co tam trener ci gadał? Co trener gadał? No, że ogólnie życzy mi wszystkiego co najgorsze w tym śmierci. Czyli tradycyjnie. No, chciało, żebym umarł. Nie przejmuję się tym, co trener mówi nawet. Dobra, ogólnie to musimy pogadać wiesz, o tym. Wiesz, że ja mam co robić, no, nie? Wiem, ale stary, zobacz, nie mamy filmu. Nie mamy filmu i trzeba pogadać o tym, czemu on się tak zachowuje. Kończymy daily. To, nie kończymy daily. Kamerzysta, tak? No tak. Ale może ma kryzys wieku średniego. No, bez przesady. Ma depresję. Ja wszystko było okay. On jest trochę zamknięty w sobie. On czegoś tam nie mówi. Coś się stało, ale on czegoś poczekaj, tam może, nie mówi. Poczekaj, 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 cicho! Czy coś? Cicho. Co? Co? Wy... Otwórz te drzwi, stary, otwórz te drzwi! Pociągnij je mocno! No otwórz te drzwi tutaj! Jak dookoła! Dobra, chodź tam! Ludzie, no! O nie, co? O! C-
co? Wywaliłem się! Cicho jeszcze, cicho. Co jest grane, co? No, stary! Nie! What the fuck? Co to jest? Co to? On wisi? Już mu nie pomożemy, już mu nie pomożemy, no trudno. Już mu nie pomożemy. Jak nie pomożemy? No nie pomożemy mu. Już mu nie pomożesz, nie ściągniesz go! Nie ściągniesz go, dzwoń po pogotowie, no czy tam po policję. Akt zgonu trzeba spisać. Akt zgonu trzeba spisać. No weź, no weź, no do mnie tak, no weź. Co się z nią stało? Modli się, co trzeba... Wal go, wal go, bierzemy go, bierzemy go. Oj, to jest piękne, podoba mi się to bieganie z kamerą dzisiaj normalnie, na boso jeszcze. Pa, 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 pa. Ale ślisko. Na glebę, łapcie go. Ej, bo zaraz to serio tu będziesz tym martwy. Dobra. To sobie się czy to jest kurwa śmieszne? Tu się pani w głowę, tu się puknij w łeb! Tu! Człowieku! Jak to wygląda? Jak kamuś! Jak kamuś! Planowałeś to, ty kamuś! To myślisz, że to jest kurwa śmieszne? Nie, ja nie myślę w tym momencie. Serce mi stanęło, zawału mało nie dostałem. Człowieku, widziałeś jak to wygląda? Wiesz co, film mamy, ale takie rzeczy się nie robi. Realistycznie zbyt to zrobiliście. Za bardzo realistyczne to było. To jest zbyt dobrze zrobione, tak? Ja to jeden mam fartę, bo sobie pierwszy złapałem. Chciałem tu podejść do rury, żeby się nie dusił. Jeszcze... A tu patrzę, a tu dobra, tam do rury widziałem. Jeszcze ma tą bluzę. Ty, kurwa, jeżdżę najgorszy, śmieci. No czyli prank, prank dobrze, dobrze nie, wyszedł. Nie, no to też piąteczka musi być, no to takiego za wykonanie. Tylko za wykonanie. Tyle. Cześć, wyszło dobrze. W tej chwili żałuję, że to był prank. W tej chwili żałuję. No takie, takie reakcje nie spodziewałem. A wtedy by ci nie wyszło pieniędzy. Tak czy siak był. Tak czy siak był. Dobra, to co? Możesz zakończyć odcinek, tak? Nie, no to zakończ ten odcinek, kurz. Znaczy, teraz są łapy w górę na dole. Jak możesz kurz zakończyć, to lepiej ja zakończę. Dziękuję za oglądanie, nie róbcie takich rzeczy. To co dzisiaj zrobili jest naprawdę bardzo słabym zagraniem i tak się nie robi po prostu. To jest brak godności i szacunku do nas, ale no, mam nadzieję, że film wam się spodobał, że miło oglądaliście ten odcinek. Ej, może nie, nie w miłej wibracji w ogóle, nie było mojego vibe'u, ale, tak, ale zostawcie będzie. Kiedyś będzie. No, kiedyś tak. Kiedyś tak. Pozdro.